Sosnowiecka policja zajmuje się sprawą wtargnięcia grupy pseudokibiców na trening piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. Według jednych relacji kibice mieli pobić trenera Aleksandra Hackiewicza. Szkoleniowiec miał zostać uderzony w twarz i kilka razy kopnięty. Według innych źródeł nie doszło do rękoczynów, ale wyzwisk. Paweł Jędrusik. Bez względu na to, jaki przebieg miało zdarzenie w środę przed południem, trzeba powiedzieć wprost, doszło do skandalu. Trzeba powiedzieć jedno, no nie może dochodzić do aktu agresji wobec sportowców, wobec trenerów, niezależnie na to, jak jesteśmy zadowoleni czy niezadowoleni przede wszystkim z tego, co się dzieje. Także chcielibyśmy, żeby takich sytuacji nie dochodziło. Sprawa została już zgłoszona na policję. Według informacji na boisko przy ulicy Kresowej wtargnęła grupa około 20 do 30 pseudokibiców. Około godziny 19 w Sosnowieckiej Komendzie zostało przyjęte zawiadomienie, które dotyczyło naruszenia nietykalności cielesnej. Policjanci teraz będą ustalać przebieg i wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Materiały zostały przesłane do prokuratury. Według dziennikarza Gazety Wyborczej Marcina Pietraszewskiego, który zajmuje się tematyką pseudokibiców, dużym problemem jest ciche przyzwolenie klubów na takie zachowania. Mnie to nie zadziwia, tylko przeraża, bo to jest proces, który trwa od wielu lat. Kibole czują się w dużej części właścicielem, gospodarzem klubów piłkarskich. Kluby piłkarskie udają, że nie ma problemu, a przecież pamiętamy, te przypadki były i na Śląsku, i w innych miastach Polski. Nadal nie milknął też echa wybryku chuligańskiego podczas wielkich derbów Śląska na Stadionie Śląskim. Wiadomo już, że straty, jakie spowodowali kibole, są bardzo duże. Jesteśmy w trakcie postępowań, które wskażą wykonawców, którzy będą naprawiać poszczególne części. Musimy tutaj wyodrębnić trzy kwestie zasadnicze. Uszkodzenia łazienek, drzwi, to są takie roboty budowlane, to jest wartość około 180 tysięcy złotych. Infrastruktura krytyczna, serwerownia, niskie prądy, tutaj mamy około 900 tysięcy złotych. Pozostałe koszty to jest naprawa okablowania czujników dachu. Łącznie koszt naprawy zniszczeń wyniesie około 1 200 000 złotych.